Cześć, tutaj Marcin, jesteśmy z powrotem na kanale. No, trochę czasu minęło od ostatniego w ogóle filmu na kanale, ale no niestety praca jest pracą. YouTube'a nie traktuję jeszcze jako praca, szkoda. No, może by była łatwiejsza od tej, którą mam do tej pory, a no ale jest jak jest. Taki odcineczek, nie wiem, po tej dłuższej przerwie nie wiedziałem w ogóle nawet co puścić. Bo te serie tak się po prostu stanęły w miejscu z Football Managera. Mamy nową mapę do The Hunter Call of the Wild, Silver Ridge Peaks, a więc no może zaczniemy od tego, pójdziemy tam, porobimy jakieś misje, popolujemy na jakieś zwierzęta, albo no nie wiem, na jakieś inne grze może popolować, na jakieś, połowić jakieś rybki, albo jak tam jaką grę chcecie, to napiszcie w komentarzach. Jaką byście chcieli zobaczyć. Nie zapomnijcie oczywiście lajkować albo dislajkować, jak się nie podoba, po prostu subskrybować kanał, co by było no, dosyć ważne. No niestety nie mogłem ostatnio zrobić tyle, żeby nagrać tyle odcinków, żeby było tam, nie wiem, na miesiąc czasu czy więcej. No ale dobra, jesteśmy w The Hunter Call of the Wild Silver Ridge Peaks. Łańcuch Silver Ridge znajduje się w samym sercu południowej gór skalistych, gdzie myślimy mogą tu skosztować prawdziwego życia. Leci to tak szybko? Prawdziwego życia na granicy. Ślady prehistorii mieszają się tu z niszczącymi budynkami, niemymi świadkami sukcesu i upadku, a to wszystko na tle oszałamiających krajobrazów z jeziorami polodowcowymi. Polodowcowymi, rdzawymi od ród żelaza, szczytami i gorącymi źródłami górskimi. Wybierz się na wędrówkę szlakami myśliwskimi wędrownych ludów, tropiąc psotne indyki i raczej i rącze widłorogi amerykańskie na trawiastych równinach. I w rzadkich lasach osikowych albo załóż buty trekkingowe i wespnij się na skały w poszukiwaniu kozłów śnieżnych i owiec kanadyjskich. Dobra, zaczynamy grę. Jak zaczynamy tę grę? No zaczynamy od pierwszego poziomu. Zobaczymy, czy w ogóle możemy się tu wylevelować. A więc no od pierwszego poziomu zaczniemy sobie. Na pewno nie będzie, no tak mi się wydaje, bo to nie jest pierwsza mapa. Pierwsza mapa to jest tam ta w Niemczech i ta... Dobra. Well, Rome. There isn't a mountain or lake out here that hasn't been explored by either me or my dad. I hope that you get a chance to fall in love with Silver Ridge Peaks. If you're anything like me, it won't take long. No i dobra, jesteśmy znowu, się odzywa.
Trochę przerwałem panu gadanie, ale no niestety przez to, że mamy jakieś pierwsze zwierzę. Nie wiem, jakąś tam sarenkę. Dobra, mamy iść tutaj, coś tam gada, bo żeby zwizytować tą chałupę. No to idziemy. Powoli znowu się coś tam odzywa. Indyki. Indyki, a więc no to co Amerykanie lubią. Fajny indyk, żeruje. Trochę daleko są na naszą amunicję, to nie wiem, no te nasze, to ten indyk 178 metrów jest od nas. A więc no na tą amunicję tam strzeliłem w tą sarenkę. No indyk to powinien raczej chyba tej amunicji umrzeć, nawet taki no właśnie padł. A więc mamy pierwszego indyczka na święto dziękczynienia, czy kiedy kto tam woli, może sobie zjeść nawet na obiad w niedzielę albo w sobotę, albo we wtorek. Tam gdzieś tą sarenkę trafiłem. No właśnie tą amunicję mamy taką nieciekawą, wiadomo, no na pierwszym poziomie jesteśmy. Tak widzicie, zero hajsów, zero doświadczenia. Poziom pierwszy. Zobaczymy, czy możemy coś z tego wymyślić. No wiadomo, mapa nowa. Świetnie wygląda. Znaczy, świetnie wygląda, dla mnie świetnie wygląda, bo po prostu nie mam innych map. Ja mam tylko te dwie pierwsze, kiedy na Steamie była wyprzedaż, czy coś takiego. Gra była w promocji za mniej niż 5 euro, no to nie wiem, za mniej niż 20 zł. Coś takiego będzie chyba. No i wtedy kupiłem grę. Coś tam sobie pograłem, ale też jakoś nie za dużo, chyba nie mam za dużo tych godzin. Może jakiś inny jeszcze indyczek gdzieś tutaj będzie. Zaraz pójdziemy tam zrobić tą misję, co ten gościu tam chce od nas. No tak jak mówiłem, no amunicję mamy taką słabą. To jest ta pierwsza amunicja. No i co, no tak z tego co zauważyłem, 80, no jak jesteśmy no tak na jakąś tam sarenkę czy coś tam, jeśli źle trafimy, no to no po prostu będzie biegać, krwawić i no, nawet nigdy możemy jej nie znaleźć. Dobra, mamy ciało, lewa kość piszczelowa, amunicja oczywiście nieodpowiednia, no troszkę tam jakiegoś hajsu, no taki nawet niezły ten indyk, 8,84. Niedużo nam zabrakło do, no trochę nam zabrakło do diamentu, ale srebro jest. Zatwierdzamy. Coś tam się odzywało. Jakieś bizony. Bizony to tak szkoda polować. Idziemy za tą sarenką, którą gdzieś tutaj trafiłem. Nie wiem czy dobrze, czy niedobrze. Trochę daleko to było, 200 ileś metrów. To nie wiem czy ona gdzieś padła, czy co się z nią tam działo. Zaraz zobaczymy. Najpierw, dobra, zobaczymy z tą sarenką co się stało. Gdzieś tutaj sobie chodziła, widłoruk, czy jak to się tam nazywa. No niby, że w tam szedł, czyli to nie te ślady powinny być. Ale powinny chyba być te, ale krwi to tu nie widać. Czyli żadnego tropu nie mamy takiego. Tylko po prostu idziemy po śladach. No krwi to tu nie ma. Nigdzie. No może po prostu jakiś... jakiś niecelny strzał, no i niestety. Albo celny, tylko po prostu nie te ślady. Nie po tych śladach idę. No krwi nie widzę w ogóle. Od tego zwierzęcia, na które tam strzeliłem. A więc no najpewniej to po prostu się uratowało i sobie pobiegło. Biegło sobie kursem, a więc 200 metrów, dobra, lecimy zrobić misję, o co tam nas prosi ten pan, który do nas gadał na samym początku.
powitał nas przez telefon komórkowy na przystanku autobusowym. I zobaczymy. No tak się rozglądam, no wiadomo, hajs nam będzie potrzebny, bo hajs to tu się dużo rozchodzi. I tak jak no w grach o rybach, w jakichś tam Eurofishingu, czy Fishing Sim World, czy Russian Fishing, no wiadomo, wszędzie, w każdej prawie jednej grze się rozchodzi o pieniądze. A mieć do obogu. And there should be a stack of flyers. Grab them too. No widoczki świetne na tej mapie. Podoba mi się. Podoba mi się. Tak, nie wiem. Taki zewgodowy widłoroga. Ładnie, ładnie tutaj w górach jest, aczkolwiek no ja góry. Góry to tak mało lubię. Bardziej podoba mi się morze. Dobra, mamy wodę. No, nie wiem, może żeby żaden widłoruk nie wszedł do tej chałupy. No i lecimy do jakiejś tam wieży obserwacyjnej. Ta wieża obserwacyjna na początek w górach skalistych. Lecimy. Lecimy, jak coś wypatrzymy, może się uda to upolować. No właściwie to zobaczymy, co mamy w magazynku naszym, bo to jest zakupiony nowy dodatek, ten Silver Rich Peaks, który wyszedł tam niedawno, nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie temu. Trochę tam postrzelałem, no ale też nie za dużo. Ale zobaczymy, co za darmochy dają. Po prostu sztucery za darmochy nie dają nic. Broń krótka, nie dają nic, ze strzelb, dają tego, ale mamy zablokowany, nie wiem dlaczego. A, kolor typu premium. Dlaczego zablokowany? Nie wiem dlaczego, no dobra. Mamy łuk. Mamy łuki. Niewykończony łuk Aleksander. Lakierowany łuk Aleksander i jesionowy łuk Aleksander. Dobra, bierzemy ten niewykończony. Jesteśmy jakimś dopiero początkującym myśliwym. Dobra, weźmiemy wszystkie. Czemu nie? Dają za darmo. Amunicja do sztucerów, no tak jak mówiłem, pocisk stożkowy mamy ten do 243. Na jakieś tam lisy, na jakieś sarenki, na dzika się nada. To nie wiem, jakiś tam pies, na psy raczej nie będziemy polować, na jelenie, nie wiem co to w ogóle jest za ikona, jakaś śmieszna. Mamy pocisk stożkowy też 270, bo mamy Stradivariusa, dobra, bierzemy niewykończony łuk Stradivariusa, dobra, tego nie chcę, to na razie mi nie będzie potrzebne. Mamy 762, a więc amunicję tą 10 sztuk możemy kupić sobie. No strzały by się przydały też, no ale niestety już nas nie stać, trochę drogie te strzały. Ale na strzałach, tak mi się wydaje, no po prostu możemy, jeśli coś nas zaatakuje, no jakiś niedźwiedź, jeleń, to może jakiś lis jest, nie wiem, dzik, bizon i jakiś większy ten jeleń czy coś tam. Mulak, no to możemy po prostu zapolować na niego ze strzału, no z broni jak na razie, ze sztucera, który mamy, to jest nasz Ranger. No, to tak słabo będzie to wyglądało. Mamy Stradivariusa tego właśnie, no to już, no, może będzie lepiej, no, ale też nie oczekuję jakichś tam wielkich łowów z tą bronią. Bym bardziej chyba na łuk stawiał, chociaż no z łukiem wiadomo ciężko, bo nie można strzelić na taką odległość jak z broni. Dobra, lecimy do tej wieży obserwacyjnej. I jak się coś pojawi po drodze, to po prostu no wam pokażę. Dobra, doleciałem do tej wieży obserwacyjnej, no po drodze to nawet muchy nie latały. Nie było co, na co polować. Mamy wziąć tu jakieś ulotki, no to lecimy.
Zobaczymy, czy może tutaj z tej wieży coś będzie widać. Jakieś zwierzęta. No przydałoby się coś upolować. Jeszcze do tego zapomniałem amunicji wziąć. Z magazynu, kiedy byliśmy tam w tym domku. No i niestety, no. Mamy Stradivariusa, ale nie mamy amunicji. Dobra, lecimy na górę. Widoki oczywiście nieziemskie. Nasza Marianna nie ma jakiegoś tam lęku wysokości, a więc no, nie ma żadnego problemu. Dobra, jesteśmy na tej wieży obserwacyjnej. Tam jakieś zwierzątka się odzywają. Idziemy w tą stronę. Idziemy do środka po wodę. Czy co tam mieliśmy zostawić? Czy wziąć ulotki? No, nawet niezła ta wieża. Kuchenka jest mikrofalowa. Prawie. Drewno mamy. Mamy nawet coś do zapalenia tej mikrofali, nawet więcej, a nie, to chyba do picia coś będzie, jakiś napój wyskokowy z gumy jagód. Fantastic. That tower should have everything it needs now. How's the view from up there? No, świetne widoczki mamy. For your help with the supplies. I can't wait to hear your Silver Ridge hunting stories. Hey, nothing wrong with a bit of light exercise, but don't forget that if I can hear you breathing, then the animals certainly will. Hunting is a marathon, not a sprint. Things have been quiet here recently. But with a hunter of your caliber on the reserve, we're gonna show folks that this is still the best place in the Rockies to hunt. Plus, you're not the only one working with us. We were able to convince Remy Warren to visit, and he's been logging his solo hunts out here for a week or so. You'll need to get well acquainted with the dirt if you want to cut the distance between yourself and an animal. Stay low, stay calm, and make your approach. He's got a pretty decent following online, so hopefully he's impressed with the reserve. When I proposed using social media to promote the reserve, the board were a little hesitant. But they're giving us a chance to try something new, and I'm sure it'll be worth it. So I suppose you were wondering why I wanted you to grab the flyers, right? There are people who come out here just to visit the lake. I'm fine with people standing on the shore, but until we know exactly what's going on, we need to keep people out of it. A job well done should be a job well paid. This lifestyle is not cheap. I had these flyers made up so we can pin them to our bulletin boards. There's a trail that leads straight to the lake, so I'd like you to pin up one of these flyers at the trailhead. Now, the flyers cover the basics, heavy metals, mining waste, and why to avoid diving in. It's not much, but until we know more, it's all we have. The lake is beautiful, and it's always pulled in visitors. It still looks the same as it ever did. Maybe even better, now that it's calm and peaceful. But now, I can't look at it without seeing what it did to my dad, or what it's doing to the reserve. People discover that we have one contaminated lake and assume that the reserve isn't worth visiting anymore. So far, the local wildlife seems okay, but our bookings for visitors, and especially hunters, have dried up. I have a few contingency plans that I want to try out. I'm a little nervous, though, as our board can be a little conservative. And if my ideas don't involve pulling in hunters, it can be really tricky to get them on board. It was easier to convince the board to invite yourself and Remy into the reserve, given that you're both hunters with good reputations. I'm glad you said yes. Dobra, mamy rozmieścić jakieś ulotki, które są gdzieś tam, jakieś na jakimś tym na jakiejś tablicy ogłoszeń. Skakanie, dobra.
Skoczymy sobie raz. I to by było na tyle w pierwszym odcinku. No, misja z ulotek. No, tak nie za bardzo będzie emocjonująca. Pierwsze co, no, muszę się wrócić po prostu po amunicję do łuku i po amunicję do naszego Stradivariusa. Gdziekolwiek ono jest, chyba w schowku. Magazyn. Łuk mamy. No właśnie, nie mamy amunicji do Stradivariusa. Bierzemy oczywiście nasze wabiki na nasze wabiki na indyki. Nie wiem, coś tu chyba chodzi. Niedaleko nas. Szybko trzeba ustawić ekwipunek. Broń. Stradivarius mamy, amunicja. Celownik jakiś tam. Dołączymy wabiki na indyki. Wabiki na indyki. Wabik na dzikie indyki. I wabik imitujący odgłosy indyków. Dobra. Coś tu słyszę, ale no, nie wiem, co nawet z której strony. Gdzieś tutaj za chatą. Dobra, wyciągnijmy może broń. W razie czego. Nie wiem, gdzie też coś się chowa. Co, to coś, co... No, to raczej już wiem, co to jest. To nie jest żadne zwierzę, tylko po prostu flaga na wietrze. Wydaje jakieś dziwne odgłosy. No i dobra, tak jak mówiłem, spotkamy się w następnym odcinku już tam przy tym punkcie. Taki szybki to będzie pierwszy ten odcinek. Mapa jest świetna, fajnie wygląda. Dużo wolnych przestrzeni z tego, co jak na razie widzę. Trochę mało zwierząt na początku. Mamy jednego, co mamy? Indyka. I to chyba wszystko. Gdzie ten nasz kodeks? Dziennik myśliwski, historia. Mamy indyka jednego, ocena 4,2. Nieźle. Na srebro chyba był, z tego jak pamiętam dobrze. No i dobra, spotkamy się w następnej misji przy tej tablicy ogłoszeń. Zobaczymy, jeśli będzie jakieś zwierzę, które poluje po drodze, no to po prostu wrzucę do następnego filmu. I tyle, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie. To na tyle w pierwszym odcinku z The Hunter Call of the Wild. I na razie, cześć.